Cześć, tu Seba, a dziś będzie krótko. Przedstawiam wam 6 akcesorii, które uważam, że są przydatne podczas kegowania piwa. Zacznijmy od kranika. Od przenośnego kranika, który jest mocowany na balloku. Jest to bardzo szybkie złącze, można szybko przyłączyć do kega i wtedy możemy korzystać, pobierając sobie próbkę piwa, czy nalewając nawet piwo. Nie musimy mieć kegeratora, nie musimy mieć żadnego wyszynku specjalnego, nie musimy mieć piknika, zresztą piknika w ogóle nie polecam z tego względu, że taki kranik ma kompensator, możemy powoli nalewać piwo, to piwo nam będzie się ładnie nalewać, nie będzie się pienić, a z drugiej strony ja sobie w każdej chwili mogę pobrać próbkę, jak mam dużo kegów, dużo piw, trzymam w lodówce, nie za każdym razem mam podłączone do wyszynku, więc na szybko mogę sobie pobrać piwo właśnie w ten sposób, mocując bezpośrednio na kegu, ballokiem i sobie w ten sposób pobrać piwo. Bardzo wygodne, sprytne i może się przydać w wyszynku w plenerze. Kiedy już mówimy o wyszynku w plenerze, to taki zestawik też na balloku do gazu. Mamy tutaj nabój 16 gramowy z CO2. Wkręcamy taki nabój. Tu mamy manometr, możemy ustalić ciśnienie. Podpinamy do kega i nam to służy do wyszynku. Ja zrobiłem taki eksperyment. Nalałem do kega 18-litrowego pełnego wody. Podłączyłem takie coś. O, tam było nabite 1,5 bara, czyli mniej więcej tyle, ile piwo ma ciśnienia. Po czym podłączyłem w ten sposób, nabiłem i spuściłem wodę, tak jakbym spuszczał piwo. Zeszło tego około 10 litrów, czyli jeden nabój 16-gramowy starcza nam na wyszynk 10 litrów piwa. Jest to może nieekonomiczne, ale jeżeli idziemy w plener, potrzebujemy sobie wypchnąć piwo CO2, możemy to zastosować. Bardzo wygodne, małe i takie dwa naboje na jeden keg powinny starczyć. Tak jak mówię, to nie jest ekonomiczne finansowo, ale przydatne. Po co ciągać ze sobą butle, jak idziemy gdzieś właśnie ze znajomymi się spotkać, czy nawet na jakąś imprezę, domówkę, szybko i wygodnie. Tylko musimy przenieść keg z piwem. Kolejna sprawa, jeżeli chcemy fermentować ciśnieniowo w kegu, no to taki manometr z zaworkiem. Tu ustalamy sobie ciśnienie, wbijamy to na keg. Ja robiłem o tym cały filmik, tu możecie gdzieś zobaczyć. Podłączamy oczywiście do złączy gazu, ustawiamy odpowiednie ciśnienie tym pokrętłem i mamy fermentację ciśnieniową w kegu. Prosto i wygodnie. Ten gadżet ostatnio mi przypadł bardzo mocno do gustu. Jest to rurka z pływakiem. Wmocujemy ją zamiast tej długiej rurki, która jest w kegu, żeby nie ściągać piwa z dna, tylko spod tafli. Tu wmocujemy taki mały obciążnik. Ja tutaj mam nakrętkę i wtedy ta kulka nam pływa i ściągamy świeże piwo, wyklarowane, bez osadu drożdżowego, co jest wygodne. Jeżeli nawet refermentujemy piwo w kegu, no to możemy w łatwy, szybki sposób ściągać czyste piwo bez osadu drożdżowego, bez obawy, że będzie jakaś autoliza, czy będzie posmak drożdżowy. Wygodne. Druga sprawa, ja w ten sposób ściągałem piwo chmielone. Ja zrobiłem tak, że nachmieliłem piwo w kegu, wrzuciłem, zagazowałem chmiel w kegu, następnie na ten chmiel zlałem piwo. Przetrzymałem kilka dni w temperaturze 12-15 stopni, po czym zrobiłem cold crusha, wrzucając keg do lodówki w 4 stopniach, mając tą rurkę. Po 4-5 dniach ja już mogłem ściągać piwo bez chmielin. Powiedzmy, ładnie już chmieliny opadły na dno. Co prawda, są spore straty, bo na kegu takim 12-litrowym, około 3-4 litrów, no to już się zrobiło błoto, ale było widać, jak ten chmiel po cold crush ładnie opadł. Ja bym przetrzymał dłużej, pewnie bym miał więcej tego piwa możliwość ściągnąć w ten sposób. Bardzo wygodne. Ja tak robię teraz coraz częściej, a jakbym chciał mieć bardzo klarowne piwo, robiłem grodziskie. Zrobiłem w ten sam sposób i też 4 butelki spod tafli ściągnąłem i było super mega klarowne piwo. Więc naprawdę ja już coraz częściej w kargach stosuję to rozwiązanie. Kolejnym fajnym gadżetem jest pokrywka zamocowanym tutaj złączem triklampowym 1,5 cala. Daje to dużo możliwości. To jest takie podobne złącze, jak mam w fermentorach stożkowych. Mogę tutaj sobie zamocować różne rzeczy na triklamp. Jest to standardowe złącze do takich rozwiązań sanitarnych, więc ja tutaj sobie mogę cokolwiek podłączyć, co sobie wymyślę. Mogę nawet włożyć tutaj korek z rurką fermentacyjną i fermentować w kegu normalnie, bez nieciśnieniowo, tylko w ten sposób. Polecam coś takiego, a zaraz wam powiem dlaczego, bo teraz przejdziemy do clue tego wszystkiego, co tutaj mówię, czyli czym jest Hop Bongo. Hop Bongo ja sobie już wymyśliłem, zanim to się zrobiło popularne i się nazywało Hop Bongo.
rok temu wam chyba pokazywałem filmik, jak to można zastosować w fermentorach, a jak to teraz można zastosować w kegu, chmieląc pod ciśnieniem, właśnie w ten sposób. Tu możemy sobie wrzucić po rozkręcaniu tego chmiel, potem puścić gaz, wypuścić gaz, mamy przedmuchany chmiel CO2, po czym możemy zwolnić wajchę i wpada nam chmiel do kega. I mamy nachmielone piwo w osłonie CO2 pod ciśnieniem. Bardzo fajne. Ja to sobie kiedyś zmontowałem, sam sobie wymyśliłem. Teraz te rozwiązania są, nie wiem czy tańsze, może nie tańsze, ale już takie trochę bardziej profesjonalne. Większa jest ta pojemność właśnie ta na chmiel, więc więcej tego chmielu można wrzucić. Więc te rozwiązania się sprawdzają, jest tego coraz więcej. Widziałem nawet takie do fermenterów ciśnieniowych tych z PET-u, z plastiku też, z PET-u można wszystko przyłączyć. To chyba te z PET-u są najtańsze i one też pasują i są 1,5 triklampa i w ogóle to wtedy można też, nawet by do tego spasowało. Więc ja tutaj wam postaram się do tych wszystkich rzeczy, które tu opisałem, wrzucić linki. W mojej opinii, co na pewno warto mieć, to ten kranik do wyszynku. Ja go używam właściwie cały czas. Cały czas pobieram próbki, cały czas testuję właśnie dzięki temu. Bardzo przydatne. Druga rzecz, która jest według mnie też mega przydatna, to to. Te dwie rzeczy naprawdę polecam. Dają efekty i rezultaty i są mega przydatne. Jeżeli chcemy fermentować pod ciśnieniem, no na pewno taki manometr właśnie. Ale też są takie plastikowe i są różnego rodzaju inne. To jest tylko jako przykład, że można fermentować ciśnieniowo w kegu Corneliusie. Oczywiście te dwie rzeczy, można powiedzieć, że są w komplecie, bo bez tego nie podłączymy tego. To daje dużo możliwości, no a to daje nam możliwość chmielenia w osłonie CO2, co unikamy utlenieniem. To uważam za gadżet. Te naboje są mało efektywne, no ale jak mamy iść w plener, to nie musimy ciągać ze sobą butli. Dajcie znać, czy wy macie jakieś fajne akcesoria do kegowania, których tutaj nie uwzględniłem. Ja postaram się wrzucić, tak jak powiedziałem, do opisu linki do tych wszystkich akcesoriów. No i z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!